No jest tuż obok, po co ten wrzask? Aladyn, rzeczywiście, Aladyn, o, melonik świeżutki, o tutaj, o, tylko jedna, jedyna drachma, o, 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 hop, ha, ha, ha. Cieszymy się, że ten festiwal zdobywa sobie coraz większą publiczność, że coraz więcej osób do nas przyjeżdża. Mamy nadzieję, że już na stałe wpisał się tutaj w ten krakowski, w nowochódzki pejzaż kulturalny. I też cieszy to, że przyjeżdżają nie tylko osoby z Nowej Huty ze swoimi dzieciakami, ale przyjeżdżają właśnie i całe grupy zorganizowane spoza Krakowa, z Dobczyc, z Niepołomic. No! Kobiecino! Odwagi! Otwórz serce i usta i przedstaw mi swoją prośbę, tylko skromnie. Ty tak, matko mój i tak! Mój syn Aladyn prosi o rękę twojej córki księżniczki Babowa! Teatr Maska z Rzeszowa zawsze mile jest przyjmowany w Nowochódzkim Centrum Kultury. Na tym przeglądzie tak zwanym feryjnym, na przeglądzie teatrów lalkowych z okazji ferii zimowych, no myśmy zostali laureatami bodajże 2 czy 3 lata temu, już nie pamiętam. I ciekawi jesteśmy właśnie zawsze wrażeń, bo przyjeżdżają tu teatry lalkowe profesjonalne, więc nie są to jakieś teatrzyki powiedzmy z jakichś osiedlowych domów kultury, ale poziom tego przeglądu rośnie z roku na rok. Są to pewne schematy baśniowe, tutaj oparte akurat na tych baśniach z krainy Tysiąca i Jednej Nocy. Są to bardzo baśniowe widowiska z elementami cudowności, przenoszenia się w czasie i przestrzeni, a to zawsze zaciekawia młodego widza, w jaki to właśnie cudowny, sceniczny sposób odbywa się właśnie cała ta intryga, dramaturgia tego widowiska. I to są baśnie, które nigdy na pewno nie będą się nudzić i dzieci są zawsze ciekawe i podpatrują tych rozwiązań właśnie scenicznych, jakie tutaj są w tym spektaklu zastosowane. Organizacja turnieju finałowego, który po raz pierwszy zagościł do Krakowa na obiektach Komkomzon, które znajdują się zaraz koło obiektów Hutnika Kraków, który, jak wszyscy chyba wiemy, ma swoją wielką historyczną wymowę i lata tradycji za sobą. Jest to niewątpliwie rzecz, na którą także zwracaliśmy uwagę i pragnęliśmy, aby zawodnicy, którzy przyjadą z całej Polski, mogli zagościć tutaj na Nowej Hucie i zobaczyć obiekty Hutnika Kraków i zagrać na Komkomzon. Bardzo fajny turniej, bardzo fajne spotkanie wielu osób z całej Polski. Bardzo cenna inicjatywa, że można w tak ładnym obiekcie, w jakim się w tej chwili znajdujemy, można zagrać z zespołami, które wychodzą z poszczególnych stref, które reprezentują już najwyższy poziom futsalu akademickiego w Polsce. Działalność naszej instytucji Komkomzon przyczynia się do rozwoju kultury sportowej w całej Nowej Hucie. I to jest właśnie nasza misja i do tego chcemy dążyć, żeby jak najwięcej takich imprez i jak najwięcej zajęć na tej hali było. Pewnego dnia graliśmy Zemstę Fredry. Gucio Cholubek z mojego roku grał Latkę, ja grałem Muzyka drugiego. Dwóch było z tekstem, który do dziś dnia pamiętam. Coś mi zaschło w klarynecie. Na moje doświadczenie to już była większa rola. Kiedyś rozmawiałem dłużej z artystą, ponieważ mnie zafrapowało, że nie to, że często grywa
postaci żydowskie, tylko że za każdym razem inaczej je gra. To daje jakiś, prawda, obraz pracy artystycznej, koncepcji artystycznej. Pewnego dnia zadzwonił do mnie telefon, pobiera, tu kuria biskupia, będzie mówił ksiądz taki, a taki. Z panem Nowakiem. Tak, słucham. Mówi, proszę pana, panie Jerzy, będziemy w radiu nagrywać tragedię pasyjną z męki Chrystusa i będzie pan grał, ja mówię, Judasza. Skąd pan wie? No bo jak patrzę do lustra, to chyba nie Matkę Boską. Ja jestem tremiarz i moje pierwsze przedstawienie premierowe jest zawsze gorsze. Jestem tremiarz okropny. Głównie skupiam się na tym, żeby mi się nogi nie trzęsły, zamiast na wykonaniu roli. Natomiast przed kamerą absolutnie nie mam żadnej tremy. I to jest dziwne, bo są koledzy znakomici aktorzy, którzy boją się kamery i mają tremę. Ja przed kamerą nie mam. Dlaczego? No bo kamera jest rzeczą martwą i nie wychodzi dubel, to idzie drugi, trzeci i któryś z nich będzie dobry.